Patecki ma nowego rywala na polskim YouTubie. Do grona influencerów, którzy zdradzili swoje zarobki, dołączył Przemek Pro i Rewo. Powstał serwer, dzięki któremu Minecraft otrzyma nowe życie. Oficjalnie skończył się Team X3 i wiemy, czy powstanie kolejny. Oraz następne Fame MMA w końcu będzie takie, jakie być powinno. Zaczynamy. Może i nie dostaliśmy statuetki na mundialu, ale dostaliśmy statuetkę na Twitchu, gdzie polski streamer dostał wyróżnienie za najbardziej pechową sytuację uwiecznioną na streamie, w której ptak wyrywa mu jedzenie z ręki. Ludzie piszą, że to mogło być ustawione, ale nawet jeżeli było ustawione, no to szacunek za taką ustawkę. Naprawdę w końcu doczekaliśmy się mocnych walk na Fame MMA i moim zdaniem ta karta powinna wyglądać tak jak teraz, dosłownie przy każdej edycji. Szkoda, że jest to prawdopodobnie nierealne. Nie dość, że zobaczymy debiut Mandzia i Karolka. Mandzia po ogromnej przemianie swoją drogą. To są dwie totalnie ikoniczne postacie polskiego internetu. To jeszcze zobaczymy debiut Czarka z Abstra, który zawalczy z Gimperem, który też jest teraz na topie i pokazał się niesamowicie dobrze w swoim debiucie. Tak jak wspomniałem, dla mnie tak to powinno wyglądać zawsze, ale możesz napisać, czy ty jednak osobiście wolisz prawilniaków pokroju Denis i jakieś porywające do sklepu walki pokroju Murański. Wojtek Gola oczywiście twierdzi, że to będzie najlepsza kalta walki. Wojtek Gola oczywiście twierdzi, że to będzie najlepsza karta walk w historii, ale jakoś w tym przypadku jestem w stanie mu uwierzyć. Queen of the Black, poza szukaniem nowej ścieżki kariery, którą ostatnio objęła, powinna też zająć się szukaniem nowego domu, jeżeli wierzyć screenom i zdjęciom, które pojawiły się ostatnio w internecie, ukazujące jej dom, w którym mieszka z chłopakiem i chlew, jaki tam panuje. Nie brakuje też zarzutów o to, że oni nie płacą za mieszkanie i że zalali sąsiada, który mieszka pod nimi, ale wiadomość, w której te całe zarzuty są wystosowywane, jest tak przepełniona emotkami, jakby pisał ją ktoś, kto pierwszy raz dorwał się do telefonu, więc odbiera to troszeczkę powagi sytuacji. Wydaje mi się, że chłopak Queen of the Black starał się odpowiedzieć na część zarzutów na story, ale niestety niespecjalnie mu się udało, ponieważ znaczna część internautów, w tym ja, nie rozumie ani słowa. Koniec końców wyjaśnił wielkimi literami, że było mówione coś o długu 10 tysięcy złotych, a jego zdaniem wynosi on prawie dwa razy mniej. Jak brakuje ci tego uczucia podczas grania w Minecrafta, które miałeś jak byłeś mały, wchodziłeś na serwer i myślałeś, kurczę, co mnie tu nowego spotka, a teraz po prostu zakładasz nowy świat i po 30 sekundach przypominasz sobie, że wszystko wiesz o tej grze i nic cię już nie zaskoczy, to w tym momencie dosłownie przywrócę twoje dzieciństwo. Od razu zaznaczam, że to jest reklama, ale nie jakaś, za którą ktoś mi zapłacił, tylko moja własna ze znajomymi, ponieważ stworzyliśmy serwer Minecrafta na modach i po prostu lepszej paczki nie znajdziesz, serwer jest całkowicie darmowy, a my nic na tym nie zarabiamy. A umówmy się, bez sensu jest wchodzić na jakieś losowe serwery, na których nic nie ogarniamy, kiedy możemy sobie stworzyć własną, idealną paczuszkę, na której są między innymi totalnie dobre struktury, zaczynając od takich ładnych i małych, kończąc po takie ogromne, w których jest naprawdę należyty lód, a nie jakieś jabłka i pióra. Poza tym każdy dosłownie znajdzie coś dla siebie, bo macie tam nawet maszyny i jakieś nowe zwierzątka, ale moim zdaniem największym atutem jest to, że gra po prostu się nie kończy. W normalnym Minecrafcie zdobędziecie najlepsze przedmioty i już nie macie co robić, a tutaj wiecznie możecie eksplorować mapę, tworzyć coraz to lepsze itemy i pokonywać coraz to mocniejsze bossy, a żeby dostać się do endu, musicie zdobyć oczy z dungeonów, z bossów, no to jest po prostu, tak powinien wyglądać Minecraft. Co ja mam więcej mówić? Dosłownie to jest idealny Minecraft. Najlepiej sprawdzić to na własną rękę, bo jest stworzona strona, którą dalej rozwijamy, na której macie krótką prezentację, wszystkie poradniki, żeby wiedzieć, o co chodzi w modach i szybko się połapać, link do Discorda, IP serwera, nawet link, żeby pobrać paczkę. Wszystko za darmo, wchodzisz, pobierasz, wbijasz, no naprawdę prościej się nie dało. Nie musisz mieć premium, a reklama jest zrobiona tylko po to, żeby mieć z kim grać, bo nie będziemy przecież ze znajomymi podbijali sami siebie, a mówię podbijali, ponieważ oprócz tego wszystkiego, co wymieniłem, jest tam jeszcze system królestw, który polega na tym, że jak wbijesz sobie ze znajomymi, to możesz się tak wylewelować, że mnie i całą moją ekipę po prostu zniszczysz. Oczywiście, jeżeli dobrze pójdzie, to z tego serwera będzie pojawiała się masa streamów i każdy, kto na nim będzie grał, będzie dużą częścią tego wspaniałego przedsięwzięcia. IP wyświetla ci się w tym momencie na ekranie, a link do strony również wyświetla ci się w tym momencie na ekranie. Ostatnio mówiliśmy sobie o tym, ile Konopski zarabia na YouTubie, bo powiedział o tym w Q&A. Gimper też zdecydował się podzielić tymi statystykami. No i za tą falą przełamywania tematów tabu popłynął też Rewo, który zdradził jeszcze kilka innych kwestii, ale do tego zaraz przejdziemy. Najwięcej, z tego co pamiętam, najwięcej, ile zarobiłem miesiąc, jeżeli chodzi o to, jakie faktury wystawiłem, to było 140 tysięcy złotych i mam tutaj na myśli zarówno AdSense'a, czyli zarobki z reklam na YouTube, jak i współpracę. Przy czym najwięcej z AdSense'a zarobiłem lekko ponad 60 tysięcy złotych. Rewo powiedział też, czy planuje jakąś walkę we Free Fightach, w High League czy w Fame MMA. No i od razu wam powiem, że nie planuje. Nie jest to wykluczone, tak jak słychać z kontekstu. Sprawa wygląda tak, że po prostu ma inne priorytety i na pewno nie jest to jeden z jego celów na 2023 rok. W końcu dostaliśmy też od Rewo wyjaśnienie kwestii urwania kontaktu z Wardęgą, na co Wardęga wiele razy podczas nieobecności Rewo się skarżył na
live'ach. Było to prawie tak wyczekiwane jak informacja, dlaczego Konopski zablokował słowo Revo na swoim kanale, więc bez przedłużania posłuchajcie odpowiedzi i reakcji Wardęgi. W tym momencie, kiedy mam taki zjazd psychiczny, zrywam kontakt tak naprawdę ze wszystkimi ludźmi. Potrzebowałem przerwy, byłem zmęczony psychicznie, a jednocześnie w momencie, kiedy się tak odcinam i potem wracam do żywych, to potem jest mi na tyle głupio, że nie wiem w zasadzie jak taki kontakt odnowić. Ja ci Revo wybaczam, miałeś gorszy okres, nie pisałeś. No ale teraz już masz dobry, to możesz odpisać. Wracając do zarobków, to ujawniła je też osoba mocno związana z ekipą Freeza, czyli Przemek Pro, który obecnie jest znany głównie z tego, że nagrał z Freezem piosenkę Vanilla. Mówimy o zarobkach z całego jego kanału od początku wrzucenia pierwszego filmu, a przez ostatnie 5 miesięcy, czyli od początku powstania jego kanału, wrzucił ich 28. Dobra, słuchajcie, wchodzimy w statystyki. Przychody. Jest to kwota 108 tysięcy złotych z reklam. Odcinkiem, który zabił najwięcej pieniędzy, to jest odcinek Zamieszkałem na 100 godzin w domu ekipy. Jeżeli lubisz podróżniczy content Pateckiego, no to z czystej sympatii muszę ci polecić jego obecnego największego konkurenta, czyli Oj Wojtka, który niegdyś nagrywał na kanale Vibros. Obecnie z kolegą muszą przejechać całą Japonię za 0 zł bez wydawania pieniędzy na nocleg, jedzenie czy transport. Niestety to jest jeden z tych przypadków, w którym youtuber zmienia content na naprawdę bardzo wartościowy, ale ciężko mu dotrzeć do szerszej widowni, więc nawet jak mogę dołożyć malutką cegiełkę, to dokładam cegiełkę, a tobie dokładam godziny za... tego podróżniczego kontentu. Yeah, welcome to Japan. Thank you. Six. Five. Zaczęliśmy z zerem jenów, tak? Jest spak. Będziemy na spa. Jedyne informacje, jakie docierają do mnie na temat Teamu X, no to takie, że nikt tego nie ogląda i że ten projekt to totalny niewypał. Niestety taka jest smutna prawda, chociaż Bub nazwał ich największą konkurencją Freeza, za co być może uśmiech się na twarzy pojawił. Nie była to dla nikogo żadna konkurencja i z tego tytułu Team X 3 ogłosiło koniec swojego projektu, ale przy okazji zdradzili, czy pojawi się nowy Team X w przyszłości. Każdy uczestnik idzie w swoją stronę, niektórzy mówią, że idą rozwijać TikToka, chłopaki rozwijać swoje kanały streamingowe chociażby na Twitchu, ale najważniejszą informacją jest to, co dostaliśmy niczym w najnowszym filmie Marvela, czyli końcowy napis Team X powróci. Szczerze im życzę, żeby odbili się od dna i być może, jak głoszą legendy, to nie będzie całkiem nowy Team X, tylko wróci Team X 2. Ode mnie to tyle, dziękuję, że oglądasz do końca. Jeżeli podoba ci się muzyka, która jest w tle w filmach, to wpadaj do opisu. Jeżeli chcesz pograć na najlepszym serwerze w Minecraft, jaki powstał, to również wbijaj do opisu. To nie jest sarkazm, ten serwer jest idealny.